Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przechodzimy z lata do jesieni na Waszą prośbę. Muzyka Wróciłam w niedzielę ostatnią, czyli tydzień temu, z moich wakacji dwutygodniowych w Chorwacji. Miałam taki plan, żeby właśnie przez te dwa tygodnie porobić filmiki ze stylówkami, które tam nosiłam, bo na te dwa tygodnie spakowałam się tylko w walizkę podręczną. E, więc jak na tak długi czas zabranie ze sobą wszystkiego, czego używałam, w taką małą walizkę jest dla niektórych osiągnięciem i w związku z tym chciałam się z wami podzielić stylówkami. Ale mam wrażenie, że opuściliśmy Polskę w zupełnie innym sezonie i wróciliśmy do Polski w zupełnie innym sezonie. Wyjeżdżaliśmy latem, wróciliśmy jesienią. No i w związku z tym, że jest taka maksymalnie jesienna aura, to zapytałam się u Was na YouTubie, czy chcecie filmik ze stylówkami z Chorwacji, czy może coś już na jesień. Zdecydowaliście, że zaczynamy z jesienią, więc zaczynamy z jesienią. E, myślę, że z tych chorwackich stylówek zrobię jakąś rolkę, którą wrzucę na mojego Instagrama. Możecie mnie śledzić pod hasłem Slowblogging, e, więc jeżeli jeszcze nie obserwujecie, to serdecznie zapraszam. A dzisiaj się skupimy na jesieni, a konkretnie na ubraniach przejściowych albo sposobach na ubrania przejściowe, kiedy wiecie, jest jednego dnia zimno, drugiego dnia pada deszcz, a trzeciego dnia jest tak jak dzisiaj 17 stopni i słońce. Co wtedy nosić, jak wykorzystać to, co mamy w szafie, i jak sprawić, żebyśmy się w tym dobrze czuły, czuli i dobrze wyglądali, wyglądały. W przypadku tych stylówek na przejście z lata do jesieni, e, staram się tutaj jak najbardziej wykorzystać jeszcze ubrania letnie i połączyć je z takimi klasykami jesiennymi. I oczywiście mam na to kilka sposobów i właśnie tymi sposobami chciałam się z Wami podzielić. E, tutaj znajdziecie, albo z tej, albo z tej strony, e, inspiracje, o których mówię. Pokazane w formie zdjęć, które znalazłam na Pinterestie. W ogóle, Pinterest to zawsze będę powtarzać, że to jest dla mnie kopalnia inspiracji stylówkowych, wnętrzarskich, kulinarnych również, więc, Pinterest to jest jeden z moich ulubionych serwisów. I wszystkie te fotografie, które tutaj będziecie widzieć, pochodzą właśnie z Pinteresta. Ale na początek chciałam Wam powiedzieć o materiale, który najczęściej wybieram taką wczesną jesienią. E, który jest miękki, otulający, ale też jest jeszcze w miarę przewiewny i jeszcze w miarę tak jakby jeżeli temperatura jest trochę wyższa, to też w miarę komfortowo się w nim czujecie i jest to bawełna. O ile latem częściej wybieram Len albo wiskozę, która jak dla mnie jest trochę bardziej przewiewna, na skórze daje takie, um, mam wrażenie, uczucie lekkiego chłodu wynikające z tego materiału i pozwala też skórze. Moim zdaniem, trochę lepiej odprowadzać pod. Eee, to bawełna, która jest taka milutka, mięciutka, bardziej otulająca, właśnie przychodzi do mnie jesienią, początkiem jesieni. Przechodząc do sposobów, pierwszy z nich to jest ultrapraktyczny golf lub półgolf, bawełniany, oczywiście. Fajnie by było, jakby miały domieszkę Elastanu, co będzie powodowało, że on będzie trzymał swoją formę lepiej, będzie bardziej dopasowany do ciała, bo tutaj mówię o takich golfach, które są bardzo dopasowane do ciała. I ten golf, e, tak jak podkreśliłam, jest ultra praktyczny, bo możecie go wykorzystywać jako taki samodzielny do noszenia z różnymi rzeczami, ale też ubierać go pod koszulę, pod t-shirty, pod sukienki e, i tak w sumie jak Wam się podoba, wykorzystywać go jako taką dodatkową, troszeczkę cieplejszą warstwę we wszystkich outfitach, jakie sobie możecie wymyślić. I ten golf się później u mnie przewija też przez wszystkie pozostałe, chłodniejsze sezony, aż do powiedzmy początków lata, ze względu na to, że to jest taka warstwa, która jest bliska ciału, która chroni Waszą szyję i kark żebyście na przykład nie zostały, nie zostali przewiane, bo to jest w ogóle bardzo niekomfortowe, jak dla mnie, uczucie, nie móc się tutaj rozejrzeć, bo Was boli kark od przewiania na przykład. I te golfy, półgolfy, bawełniane, w różnych kolorach, ciężko powiedzieć w, różnym, w różnych stylach, bo golf to jest taki e, konkretny styl, bym powiedziała, ale właśnie te takie dopasowane to jest mój Pierwszy sposób na zapoznanie się z chłodniejszymi temperaturami i też super sposób na wykorzystanie jeszcze resztki letnich ubrań, czyli przede wszystkim sukienek, o tak, bo ja golfy noszę albo same, albo pod sukienki, pod t-shirt i koszulę rzadko, ale też na inspiracjach widzicie, że bardzo fajnie to wygląda, więc golf ultra praktyczna metoda na przejście z lata do jesieni. Kolejny sposób, który jest taką bawełnianą kwintesencją, bym powiedziała, to są bluzy, które głównie są zrobione z takiej fajnej, mięciutkiej bawełny. Najlepiej, jeżeli jest to jeszcze chyba bawełna czesankowa, z tego co kojarzę. W każdym razie ona jest taka mięciutka od wewnątrz, więc jak zakładacie na siebie te bluzy, to po prostu czujecie się tak, tacy otuleni. E, albo też swetry bawełniane. Swetry bawełniane są trochę lżejsze od swetrów wełnianych, mają e, taką szczególną cechę, zwłaszcza dla osób wrażliwych e, nie gryzą, o tak, w przeciwieństwie do wełny czasami. E, I też, e, też, tak jakby, mają fajne sploty, wyglądają fajnie, zwłaszcza ostatnio swetry bawełniane w paski są chyba dość, dość mocno popularne. I te zarówno bluzy, jak i swetry bawełniane wyglądają super i z lekkimi spodniami, i z lekkimi sukienkami, spódnicami i tak dalej. Można je też bardzo szeroko wykorzystywać. Ja też swetry i bluzy bawełniane wykorzystuję latem, na przykład wieczorami, kiedy robi się trochę chłodniej, albo na przykład nad morzem, jak wieje. Więc to jest taki element, który w mojej szafie też jest gdzieś tam w zapasie w lato. Ale właśnie używam ich najczęściej jesienią, łącząc jeszcze te takie typowo letnie sukienki. Uzyskując przez to też taki kontrast faktur, wydaje mi się, który jest dość ciekawy, bo kiedy macie taki gruby sweter z fajnym warkoczowym splotem, na przykład, i połączycie go z taką bardzo lekką sukienką, to już wygląda bardzo fajnie samo z siebie, a dodatkowo macie tę cieplejszą warstwę na sobie na te pierwsze chłodne jesienne dni. Kolejny sposób na przywitanie jesieni to są marynarki marynarki, którymi po prostu początek jesieni stoi. Nie wiem, czy mieliście kiedyś, jak jeszcze chodziliście do szkoły taki, takie wrażenie, że właśnie wrzesień, początek jesieni to był taki czas na coś nowego. I właśnie u mnie się to też objawiało tym, że to był taki czas na różne nowe rozwiązania w ubraniach. I odkąd pokochałam marynarki, to, to właśnie marynarki w tej jesieni są bardzo obecne. Wybieram jesienią trochę cieńsze marynarki, lżejsze marynarki od takich mega grubych, wełnianych. Wolę takie, które są właśnie trochę bardziej cieniutkie, najlepiej też wełniane. Bo wełna to po prostu jest ultra materiał dla marynarki. W każdym razie marynarki w cieplejszych dniach można nosić do t-shirtów albo do topów bez rękawów, natomiast kiedy jest trochę chłodniej, to wspomniany już wcześniej ultra praktyczny golf, również pod marynarką wygląda świetnie. Kolejna rzecz, na którą czekam zawsze, kiedy się zaczyna jesień, to są rajstopy. Zakładanie rajstop do mini spódnic, mini sukienek cienkich rajstop takich prześwitujących w jakieś fajne wzory, albo takich grubych kryjących rajstop. No to jest coś, co pozwala mi trochę pokazać więcej nóg, o tak, bo zwykle latem na przykład wolę nosić krótkie spodenki niż krótkie spódnice. A właśnie sienią, kiedy można założyć rajstopy i założyć na przykład jakąś fajną, cieplejszą spódnicę, albo jeansową spódnicę, i do tego jakieś fajne mokasyny albo botki, to, 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 to jest taka stylówka, którą bardzo lubię, generalnie na te zimne miesiące. I jeżeli chodzi o rajstopy, ja uwielbiam rajstopy z Calcedonii, bo uważam, że one są po prostu nie do zdarcia. I mój rekord to są rajstopy, które mam od studiów, a studia skończyłam moi drodzy 12 lat temu. Tak więc te, te rajstopy mają już bardzo, bardzo dużo lat. Kiedyś nosiłam je bardzo często, teraz noszę je trochę rzadziej. To są czarne rajstopy w takie fioletowe, brokatowe koty. Więc miałam bzika na punkcie brokatu koloru fioletowego i kotów, więc to, to jest taka full kombinacja. W każdym razie rajstopy noszę, piorę, noszę, piorę, i jeżeli one są z Kalcedonii, to one praktycznie nie mają żadnych dziur. I w przypadku tych rajstop, zarówno tych grubszych, kryjących, jak i takich cienkich, to uważam, że Kalcedonia to jest jedyna firma, na którą trafiłam jak na razie, która rajstop nie traktuje jak produkt jednorazowy. Bo w przypadku innych firm jedno założenie rajstop kończyło się dziurą na palcach. Tak więc polecam. No, i nie byłabym sobą, gdybym nie zahaczyła o buty. Buty, które ja wybieram na jesień, to są albo sneakersy, o których Wam opowiem w filmiku, który planuję zrobić z takimi moimi hitami na jesień, albo kowbojki. I dzisiaj chciałam opowiedzieć właśnie o kowbojkach, które są moim zdaniem takim na maksa ponadczasowym modelem buta, który pasuje do wszystkiego. Aktualnie też są bardzo, bardzo modne w takich trendach streetwearowych, czyli możecie zauważyć, że na każdym z jakichś tam fashion weeków albo na każdym koncie dotyczącym mody ulicznej przynajmniej raz w tygodniu pojawią się kowbojki w chyba każdym możliwym wydaniu, w każdym możliwym kolorze, albo na obcasie, albo na niskim obcasie, bo kowbojki zawsze mają obcas, albo krótkie, albo długie do kolan, w każdym razie Kowbojki to jest coś, co dla mnie jest takim ultra, ultra modowym dodatkiem, e, który pasuje do absolutnie każdej stylówki, i coś bez czego moja szafa by była niekompletna, więc, e, więc też te kowbojki Wam polecam. I noszenie ich na swój sposób, im bardziej oryginalnie, tym lepiej. I to by było na tyle. To są moje sposoby na przejście od lata do jesieni. E, tak jak wspominałam w kolejnym filmiku, przygotuję wam zestawienie takich moich absolutnych hitów, bez których ta jesień byłaby ciężka do zniesienia, albo trochę cięższa, o tak. E, takich, które ułatwiają bardzo, e, bardzo. Poza tym, żeby dobrze wyglądać, to też, żeby też się dobrze czuć i nie cierpieć za bardzo z powodu warunków atmosferycznych. E, tak więc już Was zapraszam na ten film. A dzisiaj dziękuję. I jeszcze wam miłego tygodnia. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa.